Siemano, cześć, z tej strony Gorgo. W dzisiejszym odcinku nauczę Was, jak robić oli. Żeby nauczyć się oli, należy się nauczyć robienia popa, flika, ale nie kopać, przesuwać i wyrównywania. Pierwszym ćwiczeniem będzie naciskanie taila. Cały czas naciskaj tak samo jak na filmiku i powtarzaj tą czynność przez 10 minut. Skupiliśmy się na tylnej nodze, teraz czas na przednią. Kolejnym ćwiczeniem, które będziecie powtarzać przez 10 minut, jest kopanie do przodu, tak zwany flick. Przesuwajcie przednią nogę po deskorolce w taki sam sposób, jak jest pokazane to na filmiku. Następnie łączycie oba ruchy i wykonujecie swoje pierwsze oli. Jeśli dalej nie czujecie się swobodnie na deskorolce i dalej nie potraficie zrobić oli przez kolejne 5-10 minut, to wróćcie do pierwszego ćwiczenia. Starajcie się bardzo dużo jeździć na deskorolce. Tak jak mówię, jak najwięcej jeździć, jak najczęściej, po prostu sobie płynnie jeździć. Tak jak widzicie teraz na filmiku, jeżdżę sobie swobodnie po drodze i dzięki czemu czuję się po prostu lepiej na deskorolce. Płynność i lepsze samopoczucie na deskorolce przyjdzie oczywiście z czasem, dlatego musicie jeździć na niej jak najwięcej. To nie o to chodzi, żeby tylko wziąć deskę, nauczyć się triku i uczyć się kolejnego i kolejnego i kolejnego. Dopóki nie nauczycie się płynnie jeździć na deskorolce, to będzie wszystko bardzo trudne. Jest to możliwe do zrobienia, ale wasz styl będzie po prostu słaby. Jeśli jednak nauczycie się jeździć, będziecie jeździć płynnie, to każdy trik będzie wyglądał o wiele lepiej. Pomijając fakt, że na pewno nauczycie się go szybciej. Piękne w oli jest to, że jak się go już nauczysz, to możesz sobie dawać różne challenge. Możesz skakać przez, nie wiem, przez zwykłe kratki, możesz skakać ze schodów, skakać na murki, na krawężniki, zeskakiwać z nich, przeskakiwać przez plecaki. Wszystko możesz robić. Piękne jest to, że jedziesz sobie przez miasto, jest próg zwalniający, ty go normalnie przeskakujesz, gościu, i jedziesz dalej. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, to śmiało pisz w komentarzach. Także jeśli film się podobał, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki wielkie, trzymaj się, cześć!